5 kilometrów. To będzie naprawdę bardzo dobry, rewelacyjny wręcz czas. I zobaczcie, trzyma to tempo, skupiony, zdeterminowany. Już możemy szykować gardła, już możemy szykować dłonie i za chwilę nagradzać go w pełni zasłużonymi brawami. Ten czas będzie około 16 minut. Za chwilę poznamy odpowiedź na to pytanie, ale jeszcze trochę, jeszcze kawałek. I szanowni państwo, robimy hałas dla tego zawodnika, który już za chwilę z tak potężną przewagą biegnie na linię biegu dystansu 5 kilometrów. Jeszcze trochę, jeszcze kawałek podziękowania dla pilota. Zostało się jeszcze, odpiął wrotki, mocniej pobiegł i mamy zawodnik z numerem 200, który jest znany z Marcina, z tego, że bardzo dobrze biega. 16 minut, 15 sekund. Łukasz Jurek, Peklauran Team. Wielkie brawa. Potężna przewaga. Zobaczcie, dopiero teraz biega kolejny zawodnik na tartan, na bieżnię. Biegnie również bardzo mocno. To cały czas są bardzo imponujące czasy poniżej 18 minut najprawdopodobniej. Mocno. Walczymy o jak najlepszy czas. Walczymy o każdą sekundę, o każdy metr. Już mamy kolejnego zawodnika w pomarańczowej koszulce na bieżni, ale myślę, że tutaj ta przewaga, ta różnica w metrach jest na tyle bezpieczna dla zawodnika, który już za chwilę będzie na ostatnim wirażu, że to on będzie ma to miejsce drugie zupełnie niezagrożone. Mocno do samego końca. My, szanowni państwo, przywitajmy go gromkimi, zasłużonymi brawami. Do końca i ostatnia prosta i lecisz i walczysz o te sekundy, o te metry, odpoczniesz dopiero za metą, wiem, że jesteś zmęczony, ale jeszcze trochę, jeszcze kawałek i szanowni państwo, mamy to, zawodnik numerem 170, czyli Kuba Górecki, 17 minut i 36 sekund. A jako trzeci, już za moment, za kilkanaście sekund biegnie zawodnik w pomarańczowym stroju. Zawodnik z numerem startowym 177, zmęczony. Widać, że ta trasa w tym tempie, przy tej kadencji kosztowała go naprawdę bardzo dużo, ale już za chwilę wszystko będzie dobrze. Bartosz Krząż, 17 minut i 57 sekund. Bartek, 18 minut, złamane. A my witamy zawodnika numer 4 w klasyfikacji Open, zawodnika z numerem 249. Jest to Sławomir Staniszewski. Jeszcze trochę, jeszcze kawałek, ostatnia prosta. Wiem, że jesteś zmęczony, że ten czas jest naprawdę bardzo imponujący, ale jeszcze to wytrzymaj, jeszcze biegnij jak najmocniej. I mamy to, zawodnik z numerem 185 już na mecie. A teraz mocne ściganie do samego końca. Ci panowie nie odpuszczają, oni dopiero zatrzymają się za linią mety. Witamy zawodnika z numerem 157, pokazuje kciuk do góry, ten gest zwycięstwa, że jest zadowolony, że jest dumny ze swojego wyniku, my również. A teraz zawodnik z numerem 142 i ta nasza bieżnia, ten nasz bardziński stadion teraz się wypełnia zawodnikami, jest ich coraz więcej, a czasy cały czas bardzo imponujące. Mocno, walczysz i to będzie kolejny czas poniżej 20 minut. Brawo, 19:30. Marcin Balcerza. Zmęczony, ale na pewno bardzo zadowolony. Piątka ode mnie i witamy na mecie. Super! Zobaczcie, z jakim tempem, jak mocno biegają zawodnicy na
naszą murawę. Oni już są po tych mniej więcej 4,5 km. Tutaj na wierzchu muszą dokręcić mniej więcej 350 metrów. Te mocnych 350 metrów, gdzie dają z siebie wszystko. Wiedzą, że jest publiczność. Wiedzą, że to już ostatnia prosta, ostatni zakręt i już za chwilę w pełni zasłużona linia mety. Teraz zawodnik w czarnym stroju. Widać, że biegniemy na maksa, że jeszcze walczy o każdą sekundę, o każdy metr i mocno, mocno do samego końca. Zawodnik z numerem 196. I brawo, brawo, brawo. Już się możesz uśmiechnąć, już możesz celebrować tę chwilę. Szanowni Państwo, pierwsza zawodniczka, pierwsza kobieta, zawodniczka z numerem 125 na mecie. Brawo! Z rewelacyjnym czasem nieco, nieco ponad 20 minut. Pięknie, dzień dobry! To kierownik tego zamieszania już na mecie. Brawo, brawo, panowie, panowie i panie. Było super? Na pewno było super. Uśmiechnął się, jest kontakt. I mocno, mocno bieg i walcz do samego końca, bo tutaj konkurencja nie śpi. Zawodnik z numerem 165 ode mnie. Zawodnik z numerem 162. Witaj Grzesiu na mecie. Brawo dla zawodnika z numerem 184. 148, 256 i co tu się dzieje? Ale walka, ale przygotowanie, ale determinacja. Zawodnik z numerem 155 jest Jona, zawodnik z numerem 243, zawodnik z numerem 151. Brawo, brawo panowie, ostatnie metry, ostatnia prosta, ostatnie sekundy tego morderczego wysiłku. Piotr ode mnie, witamy, witamy. Jesteście fantastyczni, jesteście rewelacyjni. Na co dzień prawdopodobnie kajakarz albo wioślarz. Dzisiaj biegać. Brawo, brawo, brawo. Witamy na mecie. Super, rewelacja. A tu panowie się nie ścigają, tutaj celebrują. Oni chcą usłyszeć, jak nagradzacie ich w pełni zasłużonymi brawami. Czy będzie papier, kamień, nożyczki, kto pierwszy na mecie? Dobrze. Brawo. Super. Dobrze się bawiłeś? Widzisz się za rok? No to dobrze. Brawo, brawo. Już na wierzchni są i zawodnicy, i zawodniczki, i panie, i panowie. I biegniemy do samego końca. Uwaga, uwaga, bo chcą atakować. Zawodnik z numerem 164. Gonią panią, gonią. Proszę nie odpuszczać. Proszę jeszcze trochę powiedz. I witamy na mecie. Super. Witamy, witamy. Widać, że jesteście zmęczeni, ale pamiętajcie, ból to ściema, satysfakcja. Zostaje do końca. Ale finish, ale on to zaplanował. Ale zaoszczędził siły. Ale mocno, mocno powiedz tutaj. Również walka do ostatnich metrów. I kolejni wyjątkowi. Doskonale przygotowani. Zobaczcie, jak nadbiega, jak wyłonił się za tego winkla, za tego zakrętu. Najpierw zawodnika z numerem 132. Zawodnik z numerem 201 i 158. Na tych ostatnich metrach podwyższył swoją lokatę o jedno oczko w klasyfikacji generalnej. I jeszcze teraz uśmiech, bo jest pan fotograf, piątka ode mnie i witam na mecie. Wielkie, wielkie, w pełni zasłużone brawa. Piąteczka ode mnie, pochłony, rewelacyjny czas. I szanowni państwo, widzimy rower prowadzący, rower pilota, zawodnika z dystansu 10 km, więc już za chwilę poznamy zwycięzcę właśnie na tym dystansie, ale teraz witamy zawodnika z numerem 140. Zbyszek Kledzik dostaje informację. Zbyszek Kledzik już za chwilę jako pierwszy na dystansie 10 km w koszulce reprezentującej tutaj
zaprzyjaźnione miasto Żlin. Zbyszek Kledzik jako pierwszy, a teraz zawodnik z numerem 257 z 5 km. I teraz zobaczymy, jaki czas miał Zbyszek. Minuty z małym groszem, a teraz zawodnik z numerem 252. Brawo, super, witamy na mecie. Dobrze się pani bawiła? Dobrze. Brawo dla zawodnika z numerem 122. Piąteczka z gratulacjami, biegnie i ona, zobaczcie. Jak dobrze zbudowana, jak dobrze wygląda po takim morderczym dystansie, w tak rewelacyjnym czasie, zawodniczka z numerem 165. Dawaj, dawaj, dawaj! Do samego końca! Dzień dobry, witam na mecie. Ja już to dzisiaj mówiłem, ale powtórzę, że ból to ściema, satysfakcja zostaje do końca. Za chwilę przestanie boleć, a ty będziesz zadowolony z siebie, jak rewelacyjnie ci poszło. Brawa dla zawodnika z numerem 166, że mimo bólu, że mimo kontuzji, że mimo zmęczenia nie szedł z trasy, ukończył i to w tak dobrym czasie. A teraz zawodnik z numerem 265, mocno, mocno, ale odbiła wrotki, ale biegnie, ale przygazowała. 3, 2, 1, mamy to! A teraz o, zobacz! To oni byłem 241. A już za chwilę Andrzej Kłon na mecie w Marcinie, ale najpierw zawodnika z numerem 195. Dzień dobry, panie Andrzeju.